On był tak naprawdę jeden z najlepszych w tym sezonie na 500, więc fajnie, że to udało się zrobić na Mistrzostwach Świata. No i cieszę się, bo jestem tak naprawdę 8 zawodnikiem Mistrzostw Świata, więc to też jest dla mnie duże osiągnięcie. Fajnie, że też tutaj byli kibice z Polski, więc też dopingowali. Fajnie to niosło. Fajnie, że ta forma tak naprawdę była na większości najważniejszych zawodów. I fajnie, że to się udało jakby ten szczyt formy zdobyć na Mistrzostwa Świata. No na pewno nie był to jeden z lepszych przejazdów. No niestety trafiła na Mistrzostwa Świata. Jakby to jest nowy skład, więc cały czas się uczymy, więc to trzeba brać pod uwagę. Jest dobry prognostyk, pokazywałyśmy w tym sezonie, że też możemy gdzieś tam otrzeć się o to czwarte miejsce, więc to na pewno cieszy. Na pewno jakby dużo pracy przed nami, nowy skład, nowe jakby możliwości, więc trzeba brać to pod uwagę, żeby gdzieś to kształtować na przyszłość. Jak wcześniej wspomniałam, bieg drużynowy, odtarłyśmy się w tym sezonie o czwarte miejsce, więc to pokazuje, że możemy jeździć szybko. Na pewno każda z nas musi gdzieś tam przełamać bariery, żeby indywidualnie jeździć szybciej i wtedy też będzie od razu mocniejszy skład drużynowy. Bardzo czekam pierwszy indywidualny start na tych mistrzostwach, więc no, czekam z niecierpliwością, jeszcze czekam jej bieg masowy, więc będzie bardzo pracowity dzień. Mam nadzieję, że na plus i że jeszcze jutro będę mogła się cieszyć z dobrych rezultatów. Bieg był bardzo dobry, muszę powiedzieć, do 300 metrów. Później Mały Łuk troszeczkę zweryfikował moje umiejętności w tym sezonie. Pierwszy raz mam wrażenie, że miałem okazję jechać tak szybko, więc musiałem troszeczkę improwizować w tym drugim łuku. I rzeczywiście tam dałoby się dużo urwać jeszcze z tego czasu. Myślę, że o okolicy nawet 6 miejsca to wcale nie przesadzam teraz. No ale niestety, jak się idzie 300 metrów z 500, no to nie ma co liczyć na lepszy czas. Mimo wszystko jestem zadowolony z tego biegu, bo ostatnie naprawdę kilka dni to były znaczące poprawki, które zadziałały. Troszeczkę może zagranie takie wabank, ale to działało. I dzisiaj już pierwsze 100 metrów, pierwszy łuk były najlepsze w tym sezonie. Pierwszy raz bardzo poprawnie przejechane, druga prosta, taktycznie wydaje mi się, że wykorzystałem ją maksymalnie, bo schowałem się za Norwega. No i trzeba było to tylko dokończyć, a nie było tego dokończenia dzisiaj. Przyznam się, że sam bym sobie nie dał tego fast startu, staram się być sędzią sprawiedliwym raczej. To były bardziej drgania już całego ciała niż jakiś ruch konkretny do startu. No ale adrenalina była tak wysoka i pobudzenie, że no, nie mogą powstrzymać tych ruchów. Właściwie wydaje mi się, że w drugim starcie zrobiłem dokładnie to samo, a już było czysto. I co fajne, że wyszedłem bardzo mocno z tego startu, bo właściwie na pierwszych krokach ja nie widziałem za bardzo swojego rywala. To mi dodało jeszcze wiatru w żagle i, no, i to 300 metrów naprawdę było dzisiaj potężne, a później troszeczkę zabrakło.